The program you are about to see is produced by Polish TV in Calgary. The content of the program is the sole responsibility of the producer and in no way represents the views of Shaw Cable Systems. W 105. wydaniu Polskiej Telewizji Calgary wita wszystkich Lesia Kjersteen. Proszę Państwa, w dzisiejszym programie mamy tylko dwie wiadomości. Pierwszą, Equilibrium nadal poszukuje studentów na kursy języka angielskiego sponsorowane przez rząd albertański. Po szczegóły proszę dzwonić pod numer telefonu 403-283-1111. Drugą informacją jest informacja odnośnie opłatka polonijnego. 14 grudnia w Domu Polskim o godzinie 14.30 obie organizacje, Stowarzyszenie Polsko-Kanadyjskie oraz Stowarzyszenie Polskich Kombatantów koło nr 18, organizują opłatek polonijny w cenie $10 od osoby. Teraz zapraszamy Państwa na relację z zabawy tanecznej, którą zorganizował Klub Rybka. Zapraszamy. Polska Telewizja, Lesia Kjersteen. Proszę Państwa, dzisiaj przyszliśmy z całym zespołem, aby wziąć udział w zabawie tanecznej organizowanej przez Klub Rybka. Zaprosimy do rozmowy prezesa klubu i dowiemy się coś więcej na temat tych uroczystości, bo wiemy, że one są już teraz prawie że organizowane regularnie. Proszę Państwa, Mirek Andraka, prezes klubu polsko-kanadyjskiego wędkarskiego. Poprosiłam o parę słów. Mirku, powiedz mi, jak długo jesteś prezesem klubu? No więc prezesem klubu jestem ponad rok i jak na razie klub się rozwija, jak widać, mamy dzisiaj zabawę. Zabawa poświęcona przede wszystkim na zjednaniu, dla zjednania naszych członków i poznania nowych, bo to jest chyba cel tego naszego spotkania. Nie jest to łatwe zadanie, muszę powiedzieć, bo nie jesteśmy fachowcami od organizacji zabaw. Jesteśmy amatorami w tej kwestii. Ja zabrałem się za nagranie muzyczne dzisiejszego wieczoru. Moi koledzy pracują w barze, Stasio i Władysław. Także to jest taka wielka społeczna praca, która nie jest łatwa, jak na pewno sobie zdajesz sprawę. Niemniej jednak daje sukcesy, daje satysfakcję. To jest istotne dla nas. Gośćmi dzisiejszego wydarzenia są przede wszystkim członkowie klubu, czy też poza zrzeszeń? Więc mamy członków klubu. Przede wszystkim dla nich jest ta impreza i cena wyjątkowo niska, jak mi się wydaje, $25 od osoby. Natomiast są również zaproszeni goście, ponieważ ogłosiliśmy to wydarzenie w telewizji polskiej, dzięki Wam i Radio Polskie, również sklepy polskie z ogłoszeniami. Także było to opublikowane w bardzo wielu miejscach i mamy w związku z tym osoby spoza klubu. Jest to w celu, aby zdobyć jakieś fundusze, prawda, które są potrzebne. Na co potrzebne są fundusze klubowi Rybka? Tych celów jest bardzo wiele i wymienić wszystkie to nie sposób dzisiaj, ale przede wszystkim planujemy ciekawe wędkowania wspólne, na przykład na Pacyfiku, wędkowania powiedzmy sobie na jeziorach British Columbia, gdzie wynajęcie łodzi, już poważnej łodzi i sprzętu kosztuje. I po prostu chcemy rozprzestrzenić nasz sport wędkarski szerzej poza Albertę, czyli Saskatchewan, czyli British Columbia, czyli miejsca, gdzie na przykład północne tereny Kanady. Zapraszasz chętnych do łowienia do swojego klubu? Chciałbyś skorzystać z okazji i właśnie poprosić, zareklamować swój klub, wasz klub? Tak, to jest nasz klub, to nie jest mój klub oczywiście. I bardzo chętnie zapraszam wszystkich którzy mają ochotę na wędkowanie wspólne. I naszym celem właśnie dzisiejszego wieczoru jest
pokazanie społeczności kalgaryjskiej, albertańskiej i nawet na świecie, bo mamy swój website www.rybka.pl.com, to jest nasza strona internetowa. Także jesteśmy uznani na, powiedzmy sobie, na świecie, bo mamy listy, mamy informacje spoza Calgary, spoza Kanady. Ale przede wszystkim naszym celem jest pokazanie się tutaj w Calgary, w Albercie, no bo wiadomo, że ci ludzie przyjdą na takie spotkanie jak dzisiaj, przyjdą do naszego klubu i będą chętnie, być może, czego sobie życzę i wszystkim pozostałym, pracować z nami. Czy prezesura jest łatwa? Myślę, że nie. Chociaż daje satysfakcję, a szczególnie nie jest łatwa, ponieważ to są początki. To jest raczkujące dziecko. Mamy ponad rok czasu, jak ja to nazywam, z dojazdem. I oczywiście były różne pomysły w naszym klubie na prowadzenie tego klubu. I dobrze, bo każdy z nas może mieć inną wizję. Moja wizja jest bardzo, bardzo prosta i jasna. Klub jest klubem sportowym, nie jest klubem towarzyskim absolutnie. Powiedzmy sobie, poszedłbym na układ sportowo-towarzyskim, ale niewybitnie towarzyskim, gdzie obowiązują przepisy, zasady i popieranie prawdziwego wędkowania, a wędkarstwo jest pięknym, tradycyjnym sportem. Najgorszy moment i najprzyjemniejszy? Najprzyjemniejszy moment to jest to, że nie tak dawno mieliśmy rocznicę Rybki i mogliśmy wznieść toast kieliszkiem szampana za Rybkę. Za pierwszą rodzinę Rybki. Najbardziej nieprzyjemnym momentem, być może dla mnie, było to, że dochodziło do poważnych różnic zdań w naszym zespole, co, jak powiedziałem wcześniej, cenię sobie, z tym, że to czasami przyjmowało zbyt dramatyczne powiedzmy sobie obszary. Także to był taki moment, który nie najbardziej przypadł mi do gustu, bo możemy sobie powiedzieć o wielu sprawach w naszej organizacji, w naszym klubie, ale jeżeli dochodzi do dramatów, które zaczynają być czasami nawet źle widziane w społeczności, bo do tego czasami dochodzi, to już wtedy ja zaczynam być niezadowolony z tego wydarzenia. Czy to są nasze typowo polskie cechy, czy tylko takie cechy wędkarzy? Ja obawiam się, że to jest połączenie wędkarzy z cechami polskimi, których nie da się jakoś oddzielić od siebie, bo Polak wędkarz jest ciągle Polak wędkarz. I mamy swoje piękne polskie cechy, natomiast niektóre cechy, te niekorzystne, o których wiesz, ty jako Polka, wyłażą czasami w takich momentach, że człowiek zaczyna pytać siebie, co tu się naprawdę dzieje. Dzisiejsza uroczystość, dzisiejsza zabawa, jak myślisz, jak przebiegnie, jakie twoje oczekiwania? Oczekiwania, bardzo, bardzo pragnę, żeby wszyscy, którzy tu przyszli, zabawili się, mieli miły czas i wynieśli z tego wieczoru bardzo sympatyczne wrażenia, takie, że zatelefonują do nas niebawem, powiedzą, słuchaj, my chcemy być w tym klubie, my chcemy popierać ten klub, my chcemy być z wami razem. Korzystając z okazji, chciałem podziękować wszystkim tutaj bliskim, którzy pracowali z nami, dla Stasia w barze, dla Władysława w barze. Bardzo serdecznie dziękuję mojej małżonce, która naprawdę wniosła bardzo wiele dobrego do klubu i wnosi taki związek pozytywny. I dziękuję również dla przedstawicieli Domu Polskiego, którzy przyjęli nas tutaj gościnnie dzisiaj. Wynajęli nam salę praktycznie na bardzo dobrych warunkach. Sala jest przygotowana doskonale i dziękuję jeszcze raz dla Domu Polskiego, dla wszystkich, którzy wzięli udział i którzy przyszli na to spotkanie, bo biletami wspieracie Państwo naszą organizację, która ma się za mną rozwijać. I dziękuję również dla telewizji i mamy wielki zaszczyt widzieć Państwa i chcemy widzieć Was jeszcze na następnym spotkaniu, jeżeli takie będą. Dziękuję ślicznie. Mirek, wspominałeś, że żona, czyli kobiety też należą do tego klubu? O tak, dobre pytanie. Kobiety należą do klubu i jest kilka pań, które sobie doskonale radzą z wędką. Mają pewne problemy, na przykład ze zdjęciem ryby z haczyka. Typowy kobiecy problem, czy założeniem robaka. Prawda? No, to zaczyna się takie. A nie można na ciasto.
Tak, są różne metody ciasto, sztuczne rybki, plastikowe, papierowe i inne. Jest metoda, ale często jest tak, że ten taki najbardziej prosty i prymitywny sposób łowienia, czyli na przynętę naturalną, działa najlepiej i w związku z tym jest konieczność nałożenia tego robaka i wtedy dochodzi do konfliktów. Nie chcę zdradzać swoich prywatnych konfliktów z moją żoną, ale kiedy mam branie, a ona mówi, Mirek, zdejmij rybę z haczyka, bo akurat masz ją na haczyku, ja mówię, no słuchaj, i po co ty jeździsz na ryby? Ale to są bardzo miłe spięcia i wychodzą zawsze korzystnie na koniec. Jednym słowem, natura zawsze wygrywa. Kobieta zawsze wygrywa. Tym akcentem na razie zakończymy ten reportaż w tym momencie. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Kto ile sobie nawozu na talerz, to na to dostanie, co robimy dobrze? Okej. Najwięcej. Może do kamery, to pijaka, proszę bardzo, to pijaka. Tak już zobaczymy, kogo będzie. I olej, jak pamiątka nakłada, zobaczcie, jak to jest. Ale nie, zobacz. Zaprosiłam do rozmowy Tomka Dudka, który jest odpowiedzialny za zorganizowanie niedużej części tego w ogóle wydarzenia. Witam Ciebie, Tomek. Bardzo mi miło. Powiedz mi, za co byłeś odpowiedzialny? W szczególności za poinformowanie członków, jak i współmałżonków członków o naszym balu i o nabywaniu biletów. Łatwa jest współpraca? Tak, oczywiście, bo to jest kontakt telefoniczny, porozmawianie, zapytanie się, jak tam się powodzi i tak dalej. Czy wyrażają ochotę na przyjście na bal? Zajmujesz jaką funkcję w klubie? No obecnie chwilowo jako zastępca prezesa. Jest to łatwa funkcja? Jestem od miesiąca może zastępcą. Trudno powiedzieć, na razie jest ok. A jak długo należysz do klubu? No praktycznie odkąd przyleciałem do Calgary, także prawie rok czasu. Lubisz być w tym klubie? No, jak najbardziej, ja zawsze za wędkarstwem, zresztą w Polsce wędkowałem od 12 roku życia, byłem w Polskim Związku Wędkarskim, także... Czy to rodzice Cię wprowadzili w wędkarstwo, tatuś czy sam, czy koledzy? Tatuś. Zawsze tatuś wędkował. Powiedz mi, łowisz właśnie na tą naturalną przynętę, czy preferujesz inne metody? To znaczy w Polsce i w Kanadzie są podobne metody łowienia, tylko że tutaj akurat nie ma połowu na żywą rybkę, gdzie w Polsce jest. Znaczy, możesz to wyjaśnić, co znaczy połowu na żywą rybkę? Łapie się małą żywą rybkę, zakłada się ją na kotwiczkę i rzuca się. To jest tak zwany połów na żywca. Coś nowego, proszę Państwa, za każdym razem coś nowego. Dzisiejsza uroczystość, jakie Twoje oczekiwania? Myślę, że będzie impreza bardzo udana, wszyscy będą się świetnie bawili, będą jak najbardziej zadowoleni. Także myślę, że zaowocuje to na przyszłość, kiedy usłyszą, że będzie bal rybki, to... Jak byś zachęcił ludzi, widzów, telewidzów, kobiety, mężczyzn, dzieci, żeby zapisali się do klubu? To znaczy, powiem tak, to jest coś wspaniałego, jeśli mówię od siebie, prawda? To jest obcowanie z przyrodą, to jest oderwanie się od dnia codziennego, od pracy, od stresów. A jeszcze jak pomaga w tym żona, to już jest całkiem super. A mąż może pomagać? W tym przypadku powiem, że żona, ale jak wędkuje żona, no to mąż tym bardziej. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. Jedzenie jest sporo. Jeszcze pierwszego Wojtku nie wziąłem? A gdzie kupiłeś? A kupiłeś miejsca na danym. A będzie? Bo takie małe wyraźnie. A chłopak ma władzę. 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 A chłopak ma władzę.
Tak, tak. To jest kwestia obiektywna, ale... Proszę Państwa, po smacznej kolacji rozpocznie się teraz część taneczna. Zabawa za chwileczkę się rozpocznie i Mirek, który jest odpowiedzialny za muzykę, obiecał, że będzie to córka rybaka. Czekamy. Rozpoczynamy nasz wieczór taneczny. Pierwszym utworem jest Córka rybaka. Zaczynamy. Zapraszam Państwa do tańca. Gdy księżyc świeci na niebie do ciebie. Wraz z muzyką nastąpi zmiana nastroju. Będzie nastrój, który będzie odpowiedni dla tańca. Zapraszamy Państwa, postaramy się pokazać, jak przebiega uroczystość. Tak jak Państwo widzą, poza moimi plecami, jestem na tle par, które już roztańczyły się. Zaczął się wieczór taneczny według pięknej muzyki. Proszę Państwa, jest bardzo przyjemnie. Państwa, zaprosiłam do rozmowy pana Władzia. Należy pan do klubu Rybka. Tak. Kim pan jest? Członkiem w zarządzie. Jak pan lubi być w klubie Rybka? Jest to warto należeć? Jest to dobry czas? Dobry czas, bardzo dobry czas, ale nie będę za dużo czasu chodzić na Rybki. Jakby pan zaprosił telewidzów, żeby się zapisali, co by pan powiedział? Dlaczego powinni należeć do klubu Rybka? No, bo to jest dobre spędzenie czasu. A dzisiejsza uroczystość, jaką funkcję pan pełni? Co pan tam robi? Jaką funkcję? No tak, za barem. Za barem. Pilnuje pan, żeby było wszystko w porządku przy barze, tak? Przy barze, tak. Jak często pan bierze udział w różnych uroczystościach polonijnych? No, jak pani wie, ostatnio na seniorach i tak dalej, no ale już człowiek zwalnia pomału. Jak długo jest pan w Calgary? O, 35 lat. I cały czas pan działa dla Polonii? Cały czas. Właściwie to już miałem od 16 lat działam. Zaczęło się to w Anglii. W Anglii się zaczęło to przez 18 lat i cały czas tu w Kanadzie. Czyli należy pan do wszystkich organizacji możliwych? Nie, nie tylko do stowarzyszenia i seniorów. Jak pan ocenia działalność tych dwóch organizacji? Mogło być lepiej, no ale to już... tak musi być. Jakieś pomysły, żeby przyciągnąć nowych członków do tych organizacji?
Nie ma, nie ma. Jednym słowem, niech popatrzą, niech żałują, że nie należą, tak? Tak jest. Życzę miłej zabawy. Dziękuję. Kolonowe muszle gwiżdżą w wiatr. Pod babukami jest szeroko niklopany bałk. Nad szklaneczkami chorągiewką żółtą świeci spad. Przed dziewczętami kolorowa słodycz stoi w szkle. Wraz z papuszkami chcą szczepiotać i kołysać się. Tam na powierzchnię swych huśtawkach na parkietach i na mostach. Nowy kierownik Domu Polskiego, Krzysiu Barański, którego już w ostatnim programie Państwu przedstawiłam. Dzisiaj mam okazję poprosić go o parę słów. Powiedz nam, Krzysiu, jak Twoja praca, jak oceniasz to działanie? Zostałeś rzucony na głęboką wodę. No nie da się ukryć, woda dosyć głęboka, rybki pływają. No jest dość dużo imprez ostatnio, był tydzień temu polski bankiet. Teraz jest pierwsza mała polska impreza w mojej kadencji, no ale myślę, że wszystko jest w porządku. Z tego co wiem, goście zadowoleni jak na razie, także będziemy starali się utrzymywać w ten sposób. Wiem, że na dużej sali w tym samym czasie odbywa się duża uroczystość. Jak to wygląda od strony właśnie Twojej, teraz to pogodzić? Jak w ogóle się czujesz w tej roli? No jest troszeczkę zamieszania, trzeba przyznać, w takim gorącym okresie, bo oprócz tego, że są imprezy, jest dużo innych spraw do załatwienia, plus zapoznawanie się z całym domem, prawda? I no jest troszkę na głowie, a jeszcze dzisiaj ludzie przychodzili w trakcie imprezy, no a tak zobaczyć tylko, a już bukują sobie salę na przyszłe lato, także ruch jest w interesie, że to się tak wyrażę. No i myślę, że jakoś sobie poradzimy ze wszystkim, tak żeby wszyscy byli zadowoleni. Polska Telewizja cały czas ogłasza, że organizowany jest Sylwester. Czy Ty też potwierdzasz, że ma być do 4 rano? Mhm. Zostałem przychwycony, prawda? No, myślę, że da się to zrobić. Teraz głos Mirkowi. No głos, dziękuję za parę sekund. Dziękowałem już publicznie tutaj na sali za wspaniałe przyjęcie ze strony Domu Polskiego. Wspaniała obsługa, Krzysiu, z kuchni. Twoi pracownicy, dzisiaj pan Ryszard z małżonką, piękne nakrycia stołów. Cóż ja mogę sobie życzyć, żeby przyszłe nasze imprezy odbywały się w takiej samej atmosferze, bo
nie widzę lepszej, bo to już jest według mnie naprawdę, naprawdę poziom. I co, dziękuję serdecznie w imieniu zarządu swoim własnym i członków Polish Canadian Fishing Club w Calgary. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim, którzy przybyli na tę zabawę i zapraszam wszystkie inne organizacje polonijne, aby przybywały do domu polskiego, organizowały sobie imprezy w naszym domu. Mniejsze imprezy, tak jak tu, dzisiaj rybka w polonezie. Duża sala też jest otwarta dla wszystkich, z tym, że dużą salę trzeba bukować dużo wcześniej, zamawiać, rezerwować terminy, bo jednak już mamy na przyszłe lato, nawet na jesień, już na przyszły Halloween chcą ludzie bukować, także jest zapotrzebowanie i dom cieszy się dużą popularnością, nie tylko w środowisku polonijnym, ale również poza, dlatego chcielibyśmy, żeby również Polonia ściągała tutaj do nas, do Domu Polskiego i organizowała sobie różnego rodzaju imprezy, a my na pewno będziemy pomagali w tym. Imprezy służą w bardzo istotnym celu, spotkania naszych wędkarzy razem, poznania ich razem, poznania nie na wędkowaniu, nie na jeziorze, nie na lodzie, ale poznania właśnie przy stole, w pięknie i bardzo świetnie obsłużonym miejscu, gdzie właśnie to się stało dzisiaj. Dziękujemy raz jeszcze dla kierownika Domu Polskiego, dziękuję Lesiu Tobie za Twój czas i myślę, że telewizja pokaże to zdarzenie w taki sposób, jak ono zaistniało. Dziękuję za to. Proszę Państwa, na pewno nic nie będziemy wycinać. Jeszcze jedno pytanie, należysz do klubu Rybka? Nie, nie należę, ale sympatyzuję z wędkarzami. Powiedz mi jeszcze, Krzysiu, jak oceniasz dzisiejszą uroczystość Ty, właśnie z punktu widzenia kierownika? No, jak na razie od naszej strony już sama wypowiedź prezesa, myślę, że mówi sama za siebie. Od naszej strony też, jeśli chodzi o współpracę przed imprezą, nie ma żadnych zastrzeżeń, wszystko dopięliśmy, myślę, na ostatni guzik, także obie strony myślę, że będą zadowolone. Wiadomość dla telewidzów? Zapraszamy do Domu Polskiego wszystkie organizacje, kluby wędkarskie, pływackie, zbieracze grzybów i tak dalej. Wszyscy mile widziani w Domu Polskim. 291-3757-403 na początku. Dziękujemy. Dziękuję również. Dziękuję bardzo. Kończąc dzisiejsze wydanie, przypominamy, nasze programy oglądać można w poniedziałki, wtorki, czwartki o godzinie 21.30, w sobotę o godzinie 19 na kanale 89 Digital Shaw Cable. Nie zapominajmy, wchodząc na stronę poloniawycalgary.com, te programy można oglądać o każdej porze dnia i nocy z każdego zakątka świata. Drugą interesującą stroną, którą Państwu polecamy, to strona www.foca.org. Nasze kontakty. Telefon 403-542-9224. Nasz adres elektroniczny polishtv@sha.ca. Adres pocztowy Polish TV Calgary lub Polska Telewizja Calgary po.box 35062 RPO Sarsi Calgary Alberta T3E7C7. Na ten adres prosimy o przesyłanie dotacji. To już wszystko w dzisiejszym programie. Do zobaczenia.